Ja wziąłem sobie w ogóle teraz kontaki. A kontaki chyba najmocniej właśnie podgłaśniają. Podgłaśniają chyba dźwięki z gry. W sensie chodzi bardziej o dźwięki biegania. Tak mi się zdaje. Bo sordinki, z tego co zauważyłem, to one podgłaśniają dźwięki strzałów, a kontaki właśnie dźwięki biegania. No i dostałem od Mosina już. Ale chyba Mosin nie żyje, bo dostał jednego APK. A to był taki Bumble z Mosinkiem. Na faktorkę shotgunami biegaliście? No na faktorkę fajnie się shotguny biega. No na razie, Łukasz, dzięki bardzo za te karty. No sorry, że twoją broń tak szybko straciłem, no ale mi się zdaje, że to był jakiś taki pan łodpalony tak troszeczkę, bo dziwnie to było, no ale nie dowiemy się. Niestety. Nick kolesia też nie był tak ktoś dość ciekawy, bo jakieś cyferki tylko. Pan Mosin, 48 poziom, dziękuję bardzo. Dobra, no jakiegoś kolesia ładnie zrobiłem z tych apeków, widzę, ale tylko ciekawe, czy był sam. Dobra, był chyba sam. Kim to w ogóle byłeś, co? Kim to w ogóle byłeś? Uhuhu, panie. Dobra, weź mi to wywal, weź mi to wywal, to wezmę. No wezmę tego pielgrzyma. Niech będzie, wezmę tego pielgrzyma. Leki sobie weźmiemy. Taktyka, sporty na razie sobie weźmiemy i idźmy dalej. Tutaj widzę, otwarte jest, ale chyba to był ten typek, wiecie? Tego chyba dorwałem, to chyba on właśnie tutaj sobie otworzył. Tak mi się zdaje. O, ale mnie ścięło!
Nie lubić. Wydawało mi się, jakbym słyszał jakieś przycelowanie, ale mi się zdaje, że tylko mi się wydaje. O, nie ścinaj mnie w takich sytuacjach, proszę bardzo, gro. Wracaj, bystra! Wow! O, patrzcie, ten... Ten potrafił na jednego strzała paść, a ten musiał normalnie 4 zapeków, tak? To jest jakiś gracz? Dźwięki dziwnie się nakładają w tej grze, co mówisz. No, są problemy z dźwiękami i to nie jest nowość, ale ja jestem ciekaw, jak będzie nowa aktualizacja, która ma zmienić ogólnie system dźwięku, bo mają wprowadzić nowe dźwięki w Tarkowie. Także ja jestem ciekaw, jak to im wyjdzie, jak to będzie działać, te nowe dźwięki w Tarkowie. Oby dość ciekawie to wyszły te nowe dźwięki, bo są problemy, nie? Nieraz nie słychać, jak bot do ciebie się skrada, albo bot sobie po schodach wchodzi, a ty nawet nie wiesz, że on wchodzi po schodach, bo tego nie słyszysz nawet, no. Są problemy, nie? Dobra, tu był gdzieś ten bot, który przetrwał ładną serię. To był chyba ten. Aha, to dlatego on przetrwał, bo miał tego, 4. poziom pancerza. Znaczy nie pomógł mu za bardzo. No ale miał. Dalej na serwery? Nie, ja mam już europejskie. Ja już gram od dłuższego czasu na europejskich serwerach. Z powrotem wróciłem na nie. Ja lubię grać z pompy na tych apekach. Tak przyjemnie się gra. Ale ścina teraz te serwery. Co do mnie strzela, bo nie widzę. Dobra, już widzę.
Jak dalej pójdzie, to ja będę musiał za niedługo jakieś, nie wiem, nowe ammo do shotguna łapać, bo nie no, zostało mi 40 pocisków niby. Prawie 50 do shotguna, to mi raczej starczy na cały ten meczek, ale... Dużo tych tutaj skawów jest, nie? Pompa Master, dokładnie. Tak, dokładnie. Masz wrażenie, że ktoś jakby obok ciebie chodził, nie? Linson, ja to samo mam, wiesz? To samo mam, dlatego nieraz się zatrzymuję albo na nagraniach, albo na przykład na live'ach. Nagle się zatrzymuje i nasłuchuje, nie? Bo tak jakby ktoś wydał jakiś dźwięk koło mnie, ale się okazuje, że to jednak... Nie, nikt nie strzelał, nie? Albo nikt nie biegał koło mnie i tak... Przestało lać, mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak zostanie. Słoneczko by wyszło i by było pięknie i fajnie. A tak to leje i leje w tym Tarkowie. Jak z kumplem grasz, to tak jakby horda graczy biegała, to jak 4 albo 5 osób gracie i nagle wszyscy będą biegać te masławki, to dopiero jakby słyszę, jakby jakaś kawaleria po prostu jechała gdzieś koło ciebie. Tu są bosiki zrobione. Tu są bossy zrobione, tylko przez kogo? Będziemy musieli chwilę poczekać. Będziemy musieli chwilę poczekać, aż to sobie przyjdzie je polutować. Bo z tego co widzę, to one chyba nie są lutowane, bo bronie wszystko zostało. Z tego co ja widziałem, to chyba nawet alty jeszcze został, więc... Myślę, że jakiś gracz jeszcze ich nie przelutował. A słyszałem jakiś tłumik, jak tam strzelił minutę, dwie minuty temu, więc myślę, że tutaj jeszcze jakiś gracz jest. A, no, my swędzi, już nie. Ale bo został boss. Nie, jest. Skoczył koleś. I to nie jeden. Koleś przeżył z APK-a w głowę, w tył? No, powiem szczerze, jestem zaskoczony. On z APK przeżył.
Tu nie ma co się szyszu śmiać. Tu nie ma co pisać XD i DDDDDDD. Bo to DDDDD dziwne było. Tutaj gdzieś jakiś koleś chyba chodzi. Ja będę musiał po nogach strzelać z tych apeków. Jeden jest tutaj. Jeden jest tutaj schowany w środku. Może granatem by się udało tam rzucić do środka. Chyba się udało. Wejście Ola, nie? To nie byli jakieś tacy aż tak ubrani, nie? Ale coś tam mieli, no. Coś tam widzę mieli. A tutaj też grać jest? Nie, to bot. Ty mi się wydawało, czy ktoś tam gdzieś z tyłu chodzi. Chyba nie. Dobra, lecimy stąd. Szybko do wyjścia. Dawaj Macik, dokładnie. Dawaj,
Dawaj, Macik, dobra. To chyba same skawy tutaj gdzieś chodzą. Ale wejście zrobiłem z tej pompy. A sam się zdziwiłem, że to wyszło. Ale no jestem pod wrażeniem, że ten koleś w ogóle przeżył APK w głowę z tyłu, nie? Chem go uratował. A tych bossów nie warto zbierać? One zebrane są, wiesz? Zebrane są, bo Altyn miał na koleś, Altyna miał w plecaku. Więc one są po prostu już przeszukane. A kałachów nie zabierali z tego co widzę. Ja też bym tych kałachów nie zbierał, nie? Bossy opłaca się zbierać, bo mają te pieniążki, mają granaty, no ale oni raczej już przeszukali te skawy, no bo jak mieli Altyna w plecaku, no to jednak już są te bossy raczej przeszukane. A są ślady na hełmie? Są na hełmie ślady. Są na hełmie z tego co widzę ślady. Dostał w ogóle chyba koleś... Raz w szczękę dostał, więc może tego APK-a, którego do niego strzeliłem, to on przeżył. Bo szczękę ma rozwaloną. No i jeszcze miał szybę rozwaloną, więc... Którym strzałem pewnie coś mu zrobiłem, nie? Ale dostał. W tył głowy mi się zdaje, dostał tego APK-a. Aż dziwne, że przeżył. Tam w ogóle trzy granaty jakby w środku wybuchły, nie? Słyszeliście? Ja rzuciłem dwa granaty, a tam jeden wybuch, potem był nagle kolejny wybuch i kolejny wybuch. Ja nie wiem, czy tam ktoś spanikował, może rzucił przypadkowo granatę? Nie wiem, może spanikował i ktoś tam granata rzucił, nie wiem. Hmm. 16 minuta zabiłem kolesia i nie przylutowałem. Nie gadajcie, że ja tam tego typa zabiłem, co ja strzeliłem mu w głowę. On tam leży przed stacją, a to było po prostu tych dwóch, co ja obchodziłem. Albo padł od granata z przodu. Czekajcie, mamy jednego granata zaliczonego, mamy kogoś z granata. Nie mamy nikogo z granata, więc powinien być tylko jeden typek z granata, tak? Czy dwóch mi zajdzie? Dwóch. Czyli ten typek z przodu gdzieś tam zginął od granata. Czyli on tam gdzieś leży. No dobra, trudno. No trudno, no to tamten typek pewnie zostanie zebrany przez kogoś. Bo tam myślę, że tam jakiś jeszcze skawgracz sobie zbierze. No ale trudno, przynajmniej komuś niespodziankę zrobię. No jakiś typek tam jeszcze przeżył. Czyli to była trzyosobowa ekipka. No ale widać, shotgun, apeki dają radę nawet, nie?